Szanowni, krótkie streszczenie naszego kółka. Zaczęliśmy od zadania, które powinniście pamiętać z naszych zeszłorocznych zajęć ćwiczenia z myślenia. Mamy liczbę dziewięciocyfrową, składającą się, której zapis składa się z samych cyfr nieparzystych. No właśnie taką. No, już powoli zdradzam, jak należy rozwiązać to zadanie. No i gra polega na tym, że liczymy sumę cyfr tej liczby, bierzemy cyfrę jedności tej sumy i zamieniamy dowolną cyfrę z naszej liczby na tę cyfrę jedności. I następnie cykl powtarzamy tyle razy, ile chcemy. Czy można w ten sposób otrzymać liczbę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, też dziewięciocyfrową. No i najpierw żeśmy oczywiście próbowali, suma cyfr tej liczby to jest 45, więc piątka jest cyfrą jedności. Postanowiliśmy zamienić tę trójkę tutaj na piątkę. No to było 47, bo o dwa więcej, jak zamieniliśmy trójkę na piątkę. To postanowiliśmy zamienić którąś z tych cyfr, tylko którą, zaraz, tutaj dwie siódemki, a tutaj powinny być trzy siódemki, to gdzieś się musiałem tu pomylić, jak widzę, 1, 1, 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak, jednej cyfry brakuje tutaj. Oczywiście zamieniamy cyfry dziewięciocyfrowe na dziewięciocyfrowe. To zobaczmy. 9, 9 jest, 7 jest. Tu musi być siódemka jeszcze jedna. 5 jest, to tę trójkę zamieniliśmy na siódemkę. No jeśli trójkę zamieniliśmy na siódemkę, to dostaliśmy liczbę, która jest od 4 większa, czyli 51. To tu mamy jedynkę i znowu zamieniamy. No i to, co widać, to to, że jakoś nie jesteśmy w stanie dostać tu cyfry parzystej. No i to jest dobra wskazówka, dlatego że tu jest 9 cyfr nieparzystych na początku. Suma 9 cyfr nieparzystych jest liczbą nieparzystą, no bo 8 cyfr nieparzystych da liczbę parzystą i jest jeszcze ta dziewiąta, więc to będzie liczba nieparzysta, a więc jej cyfra jedności będzie liczbą nieparzystą. Po zamianie znowu dostaniemy 9 cyfr, liczbę złożoną z 9 cyfr nieparzystych, a zatem nigdy nie pojawi się tutaj cyfra parzysta. Innymi słowy, nie można otrzymać takiej liczby. No i to jest zadanie o tyle ciekawe, że próbowaliśmy je chyba we wrześniu zeszłego roku i wtedy ono się okazało takie nieprzystępne. Okazało się nieprzystępne i nawet potem niektórzy rodzice mieli uwagi, że te zadania na ćwiczeniach z myślenia są zbyt trudne, bo dzieci się skarżą. Czyli ktoś się poskarżył, że nic nie zrozumiał. No a dzisiaj jakoś w zasadzie te argumenty okazało się do was trafiały, co jest widomym znakiem, że się rozwijamy. Idziemy do przodu, to bardzo miłe. Dobrze, a potem jeszcze dyskutowaliśmy to zadanie, które było zrobione w zeszłym tygodniu, zaraz, moment, to chyba nie było to zadanie. Może to? To, zadanie siódme. Dane są takie liczby całkowite, że ich suma i różnica dzieli się przez 12 i wynika z tego, że obie liczby są podzielne przez 2, 3 lub 4. No więc to rozwiązanie, które podaliśmy w zeszłym tygodniu, było takie, że no tak, to wynika rzeczywiście, że są podzielne przez 2 i przez 3. Natomiast przez 4 podaliśmy kontrprzykład 6 i minus 6. No suma 6 i minus 6 to jest 0, dzieli się przez 12, 6 minus 6 to jest 12,
też się dzieli przez 12, przez 4, przepraszam, przez 4. Nie, 6, różnica 6 minus 6 dzieli się, jest 12, dzieli się przez 12, a ani 6, ani minus 6 nie dzieli się przez 4. No a tutaj chciałem sobie troszeczkę bardziej formalne rozwiązanie tego przykładu podać. No i ponieważ wychodzimy z tego, że jeżeli mamy dane sumę i różnicę, no to A, czyli A dwóch liczb A i B, no to A jest połową sumy i różnicy, a B to jest połową różnicy, sumy i różnicy. No i tu jest interesująca uwaga, no widać, że jedno i drugie dzieli się przez 12, czyli dzieli się też przez 4. No ale nie wynika z tego, jak się zaraz okaże, że ta suma dzieli się przez 4. Prawda? W przeciwną stronę byłaby to prawda. Gdyby A dzieliło się przez 4 i B się dzieliło przez 4, to zarówno suma, jak i różnica dzieliłaby się przez 4. No więc wyobraźmy sobie, że te liczby się dzielą przez 12, czyli muszą być takiej postaci, tak? To jest 2 do kwadratu razy 3, to jest 12, a tu stoi jakaś liczba m i n, o której nic nie wiemy, poza tym, że jest to liczba całkowita. No to jak sobie wykonamy tę operację, no to dojdziemy do tego, że A to jest suma m i n razy 2 razy 3, a B to jest różnica m i n razy 2 razy 3. No i widać, że żeby ani A, ani B nie dzieliło się przez 4, a może wróćmy jeszcze, widać, że zawsze musi się dzielić i przez 2, i przez 3, czyli odpowiedź na pytanie w punkcie A i w punkcie B jest pozytywna. Natomiast jeżeli chcemy, żeby się nie dzieliło przez 4, to suma m plus n i różnica m minus n musi być liczbą nieparzystą. Bo gdyby była liczbą parzystą, to w jej rozkładzie byłaby jedna dwójka i ta dwójka, co najmniej jedna dwójka, i ta dwójka razem z tą dwójką dałyby czwórkę i liczba A byłaby na przykład podzielna przez 4. No ale kiedy suma dwóch liczb albo różnica dwóch liczb jest liczbą nieparzystą, no wtedy, kiedy jedna z nich jest parzysta, a druga nieparzysta. Tak? No to możemy sobie spróbować w takim razie m równe 2, a n równe 1. Tak, żeby m było większe od n, wtedy tu będzie dodatni czynnik. I b, zarówno a, jak i b będą dodatnie. No to a wtedy jest 3 razy 3 razy 2, to jest 18, a b to jest 1 razy 2 razy 3, to jest 6. No a plus b to jest 24, dzieli się przez 12, a minus b to jest 12, też się dzieli przez 12, no ani a, ani b nie dzieli się przez 4. Tak? No i w ten sposób, dobierając to odpowiednio m i n, można dowolną kombinację tych liczb a i b uzyskać, pod warunkiem, że jedna z nich, jedna z tych liczb m i n będzie parzysta, a druga nieparzysta. No dobrze, to teraz jedziemy dalej. No cóż to jest? Poczekajcie, bo gdzieś zgubiłem zadanie i nie mogę go znaleźć. A może to ono jest tutaj? O tak, tu jest. Mamy wyznaczyć wszystkie takie trójki liczb ABC, dodatnich liczb całkowitych, że każda z tych liczb A plus B, B plus C i C plus A oraz A plus B plus C jest pierwsza. No to pierwszą rzeczą, która nam przychodzi do głowy, no to skoro to są dodatnie liczby całkowite, są większe równe od jedności, więc ich suma jest większa równa od 3. Jeżeli ma to być liczba pierwsza, to wszystkie liczby większe, pierwsze większe równe niż 3 są nieparzyste, no ale stąd wynika, że
a plus b plus c jest liczbą nieparzystą, a stąd wynika, że albo żadna z nich nie jest parzysta, wtedy suma trzech nieparzystych jest nieparzysta, albo dwie z nich są parzyste, wtedy dają sumę parzystą, a dodanie trzeciej nieparzystej daje liczbę nieparzystą. No ale jeżeli a i b są parzyste, no to pierwsza liczba parzysta, jaka jest, to jest dwójka, tak? No ale jeżeli to jest dwójka, to suma, na przykład jeżeli to a i b będą miały, były parzyste, no to suma a plus b jest liczbą parzystą, ale większą od dwóch. No nie ma liczby pierwszej, która jest parzysta i większa od dwóch. Ta sprzeczność dowodzi, że żadna z liczb ABC nie jest parzysta. No to w takim razie wszystkie są nieparzyste, a każda z tych sum jest parzysta i jednocześnie jest to liczba pierwsza. No jest tylko jedna parzysta liczba pierwsza, czyli 2, a więc muszą zachodzić takie równania, zarówno a plus b jest równe 2, jak i b plus c jest równe 2, jak i c plus a jest równe 2. No i potem rozwiązaliśmy sobie to równanie, pokazując, dodając na przykład wszystkie te trzy równania stronami. Można też myśleć o wadze, jeżeli to są trzy różne wagi. Tu są odważniki po lewej stronie, na lewej szalce, tu są te odważniki na prawej szalce. To mamy, możemy wziąć czwartą wagę i na tej wadze ustawić po jednej stronie ten odważnik, a po drugiej ten, potem dodać te odważniki, a na prawej szalce ten i ten, te odważniki na lewej, a te na prawej. No ponieważ każde z tych par odważników, czy trójek odważników się równoważą na lewej i prawej szalce, no to waga będzie nadal w równowadze. Podsumowując, na lewej stronie mamy 2 razy a plus b plus c, a na prawej stronie mamy 6. Dzieląc przez 2, czyli zmniejszając dwukrotnie liczbę odważników, mamy takie równanie. No a to jest a plus b plus c minus b plus c. B plus c jest równe 2, a plus b plus c było równe 3, więc to jest równe 1. Innymi słowy, jedynym rozwiązaniem, które trójką liczb, które spełnia to równanie, wymaganie tego zadania, to jest a równa się b równa się c równa się 1, ale oczywiście po obliczeniach trzeba sprawdzić, że rzeczywiście każda z liczb a plus b, b plus c, c plus a i a plus b plus c jest pierwsza. No i teraz idziemy dalej. No i mieliśmy serię takich dość prostych zadań. Suma cyf dodatniej liczby całkowitej n wynosi 30. Wynika z tego, że liczba a jest że liczba n, tu oczywiście powinna być nie a, jest podzielna przez 2. No łatwo sobie wyobrazić taką liczbę, która jest, składa się z 6 piątek i tak, i nie jest podzielna przez 2, chociaż jej suma cyfr równa się 30, bo na ostatnim miejscu stoi piątka. No z kolei tu będzie więc odpowiedź nie, tu też będzie odpowiedź nie, dlatego że no można sobie wyobrazić znowu taką liczbę sześciocyfrową, tu zamiast tej piątki będzie szóstka, a zamiast tej piątki tu będzie czwórka. Taka liczba z kolei nie dzieli się przez 5. I tu chcę zwrócić wam uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. No, żeby obalić stwierdzenie, że wynika z tego, że liczba n jest podzielna przez 2 albo przez 5, wystarczy dać jeden przykład, dla którego to stwierdzenie przy tych warunkach, że suma cyfr dodatniej liczby całkowitej n wynosi 30, jest nieprawdziwe. Taki przykład, który obala stwierdzenie, nazywa się kontrprzykładem. Natomiast jeżeli chcemy coś udowodnić, potwierdzić prawdziwość tego twierdzenia, to trzeba zdobyć się na ogólny argument. Potwierdzenie prawdziwości twierdzenia nie polega na sprawdzeniu kilku przykładów. To jest bardzo poważny błąd logiczny, którego się trzeba wystrzegać. Tak? Czyli jest jakby różnica pomiędzy udowodnieniem, że twierdzenie jest prawdziwe i udowodnieniem, że jakieś stwierdzenie jest nieprawdziwe. Tak?
W tym drugim przypadku wystarczy jeden kontrprzykład. W pierwszym przypadku trzeba zbudować argument, który jest niezależny od tego, będzie słuszny dla każdego przykładu. No i takim argumentem jest w tym przykładzie B sprawdzenie, że skoro suma cyfr wynosi 30, no to dzieli się przez 3, a zatem i liczba też musi dzielić się przez 3. Tak? Jeżeli suma jest równa cyfr wynosi 30, to liczba też musi się dzielić przez 3. No dobrze, to możemy sobie to sprawdzić. Ja tu ściągnąłem kalkulator. Sprawdźmy. 5, 5, 5, 5, 5, 5 podzielić przez 3. Tak po prostu z ciekawości. Równa się 185 185. Podkreślam, że ja nie sprawdzam jakichś konkretnych przypadków, tylko tak z ciekawości sprawdzam, ile byłyby te iloraz z podzielenia tych liczb przez 3. No to sprawdźmy 5, 5, 5, 5, 6, 4 podzielić przez 3, 185 188. Więc widać, że jest tak, jak żeśmy się spodziewali. I ten argument ogólny jest oczywiście słuszny. To jest stwierdzenie o podzielności przez 3. No i potem było jeszcze takie zadanie. Suma cyfr dodatniej liczby całkowitej n jest równa liczbie cyfr liczby n i wynika z tego, że każda liczba, cyfra liczby n jest równa 1. No nie wynika, dlatego że łatwo podać kontrprzykłady, tak? Jeżeli mamy dwucyfrowe liczby, no to 11 jest jedną opcją, a 20 jest drugą. Widać, że w liczbie 20 każda cyfra nie jest równa 1, wręcz przeciwnie, żadna nie jest równa 1. Tak? Iloczyn cyfr liczby n jest mniejszy niż 2. No tak, dlatego że jeżeli w tej liczbie występują same cyfry równe 1, to ten iloczyn jest równy 1. Jeżeli natomiast chcemy, żeby występowały inne cyfry, no to musimy zrobić na nie miejsce, więc na którejś pozycji musi być cyfra 0. Iloczyn innych cyfr przez 0 daje 0, to też jest mniejsze niż 2. Także tutaj opcja jest tylko taka, że ten iloczyn jest równy 1 albo 0, czyli mniejszy niż 2. No i suma cyfr liczby n plus 1 jest większa od sumy cyfr liczby n. No i to też jest nieprawda. Dlatego, że możemy sobie... Wydawałoby się, że to tak zawsze jest, no ale jeżeli wybierzemy sobie cyfrę 19, no to suma cyfr liczby 19 jest 10, tak, dodamy 1 jest 20, tak? Suma cyfr jest równa 2, czyli gdzieś na końcu musi stać 9. No ale żeby na końcu stała 9, a na początku stała 1, no bo od czego się ta cyfra musi zaczynać, ta liczba musi zaczynać, no to suma cyfr musi być, jest co najmniej równa 10, no a ta suma cyfr jest równa liczbie cyfr, więc to musi być co najmniej liczba dziesięciocyfrowa, no czyli 1, 9, 8, 0 i 9. Tak? I wtedy mamy spełnione założenie tego stwierdzenia, natomiast jeżeli dodamy do tego 1, no to z 10 zrobi się 2. Tak? Zupełnie tak jak tutaj zresztą. No dobrze, zobaczmy, czy jeszcze coś żeśmy zrobili. Nie, już żeśmy to zadanie żeśmy odłożyli na kolejny tydzień. Dziękuję bardzo.